5. odcinku Sądy ponownie nawiązujemy do wyborów prezydenckich. Głos ludu zredukował liczbę kandydatów z 8 do 2, Zbigniewa Konwińskiego i Roberta Biedronia. Postanowiliśmy zatem przeczesać wszerz i wzdłuż ulicę Nowobramską w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, na kogo zagłosują słupszczanie w drugiej turze. Robert Biedroń albo Zbigniew Konwiński? Konie Biedroń, z jakiej racji Biedroń? Konwiński. A z jakiej racji Biedroń? Czyż on coś przysłużył się dla Słupska? Czyli na pana Konwińskiego pani odda głos, tak? Nie, naturalnie. Ja tego człowieka znam od dawna, dlatego że byłam... Kiedyś pracowałam w Związku Nauczycielstwa Polskiego, tam był młodym człowiekiem, grzecznym, miłym, sympatycznym. Uważam, że no, przedstawia się tak i obiecuję, że dużo zrobi dla nas. A w pierwszej turze też pani na niego oddała głos? Tak, tak. Dziękuję bardzo. Chwileczkę, moment. Pytamy, czy siostra jest ze Słupska? Jest. Zameldowana. Ale siostra zameldowana. Proszę uważać, żeby siostra nie uderzyła głową w latarnię. Na którego z kandydatów oddałaby siostra głos na prezydenta Słupska? Ze Słupska, tylko jestem z Uski od niedawna, także zupełnie nawet nie znam tych kandydatów. Siostra nie będzie brała udziału w wyborach, ale jeżeli by siostra miała jeden kandydat z PO, a drugi Robert Biedroń. Na którego kandydata na prezydenta Słupska odda pani głos w drugiej turze? Tak jak i w pierwszej. Na Roberta Biedronia? Nie, na Konwińskiego. Na pana Konwińskiego. A czemu akurat na pana Konwińskiego? No bo to jest słupszczanin. Uważam, że człowiek ze Słupska po prostu lepiej zna to wszystko, a Biedroń zanim pozna to wszystko, zanim każdą ulicę znajdzie, to musi potrwać na pewno. Na którego kandydata na prezydenta Słupska odda pani głos w drugiej turze wyborów? Na pana Konwińskiego czy na pana Biedronia? Na Konwińskiego oddam głos, chociaż w pierwszej na Biedronia. Bo myślę, że tak jak wiele osób w moim wieku, co też można zobaczyć na Facebooku, ludzie są po prostu rozczarowani, że niby idzie zmiana, idzie nowa i no, byłby nowy prezydent. Bardzo ciekawa osoba, ale jak się okazuje na zdjęciach, co widać z tyłu? Widać starą gwardię. Tak. Mówi pani o panu Andrzeju obecnym oraz o panu Kido, którzy zostali radnymi. Widziałam pana Mazurka, zdaje się, na tych zdjęciach. Ale to już nie od pana Biedronia. No, aha, to już tam, to było jakieś takie wspólne zdjęcie. No więc to jest chyba, myślę, taki problem i myślę, że dużo osób też ma takie podejście. No przynajmniej z mojej grupy tam gdzieś znajomych. W pierwszej turze głosowałem na, nie powiem kogo, ale na zupełnie kogoś innego. Ale w tej drugiej turze pytanie jest proste. Jak można wybierać między... Dżumą a cholerą, ale nie. Wczoraj cały dzień siedziałem w internecie i jeszcze raz powiem. W tej chwili przede wszystkim osoba inteligentna, osoba, która myśli, myśląca i jeszcze w miarę uczciwa. Kto? Zdecydowanie. Robert Biedroń. Ja już nie rzucę dalej, wie pani, żeby znana postać, ale to nie chodzi o to, ale z pełną odpowiedzialnością panu mówię. Jest pan pierwszą osobą, która dzisiaj powiedziała, że zagłosuje na Roberta Biedronia. Wszyscy wcześniej mówili, że on nie jest ze Słupska, że wprowadza do Rady osoby, które już no, kiedyś były w Radzie i się skomplikowały. Obywatel świata, praktycznie, już nawet nie Europy. Powiem panu wprost. Jeszcze uczciwy. Wiem, że kwestia czasu, wie pan, bo władza też to powiedział. Napoleon powiedział, władza korumpuje w 100%. Każdego. I każdy. Na kogo odda pan głos w drugiej turze wyborów prezydenckich? Proszę pana. Na pana Biedronia czy na pana Konwińskiego? Na pana Biedronia. A dlaczego na pana Biedronia? Dlatego, że młoda krew jest potrzebna w Słupsku. Starej krwi mamy brudnej dosyć. Pan Konwiński również jest człowiekiem w młodym. No młodym, ale krew nie jest świeża. Także... Rozumiem, że ktoś z zewnątrz, ktoś ze świeżym podejściem tak. Na sprawy miasta, tak? Tak, tak, zdecydowanie. Pan Biedroń czy pan Konwiński? Kogo pani zagłosuje? Ja bliżej pana Konwińskiego. A w pierwszej turze na kogo pani głosowała? Robert Kujawski. Na pana Kujawskiego, czyli teraz wybierze pani Konwińskiego. A dlaczego nie Biedronia? Nie, no to chyba ten człowiek nie jest tutejszy. Tyle co wiem i taką ma orientację coś, nie? Albo ploty, albo jakąś orientację ma seksualną, nie taką. No dla mnie to jest nie po chrześcijańsku, nie po rzymskokatolicku. Rozumiem. Czyli zdecydowanie pan Konwiński. Dobrze. Dziękuję bardzo. A pan może się wypowie? Nie, ja dziękuję. Ja się wstrzymam z wypowiedzi. Dziękuję bardzo.
Dzień dobry. Pana w drugiej turze wyborów prezydenckich, na kogo by pan oddał głos? Na pana Biedronia czy na pana Konwińskiego? Ty złodzieje, jedź pan! Na nikogo. A głosował pan w pierwszej turze? W ogóle nie głosuję. A dlaczego pan nie głosuje? Na kogo? Teraz mamy w drugiej turze wyborów na prezydenta Słupska. A niech pan chwilę poczeka. Albo Robert Biedroń, albo... A pani ze Słupska? Ze Słupska, ale nie znam jej. A pana Konwińskiego, posła Platformy Obywatelskiej ze Słupska, pan... Złodzieja drugiego? Jedź pan. Dziękuję bardzo. To nie nawet wiali, a przy tego prezydenta przez te Biedronka jest. Ale tego prezydenta już nie ma, ten prezydent odchodzi. I tak pieniądze ma. Dobrze, dziękuję. Biedroń czy Konwiński, na kogo by pani zagłosowała w drugiej turze wyborów na prezydenta Słupska? No chyba na swojego, nie? To znaczy? Z tego miasta. Aha, czyli na pana Konwińskiego. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, nie zajmuję się polityką, jakoś mnie to nie... To nie jest polityka, to jest lokalna samorządność, więc startuje albo pan Konwiński z PO, albo pan Robert Biedroń. No to tylko Konwiński. Dziękuję. Jak widać, druga tura wyborów rządzi się swoimi prawami i ciężko wyrokować, który z kandydatów okaże się ostatecznym zwycięzcą. Zachęcamy jednak wszystkich do udziału w głosowaniu, nawet jeśli popierany w pierwszej turze kandydat zakończył już swój udział w wyścigu po prezydencki fotel. Thank you.